Yo, looking back on all the times we spent together, I could enjoy the memories no matter the weather. We still family, gotta stick together when it's rough. This life is challenging, but remember you're still enough. Through thick and thin, we tend to win when working as a team. Gotta dig much deeper than the surface of a dream. A smile on your face is all I ever wanna see. And if you can't, just tell the truth, cause it's the thing that set you free. The time is now for you to live a life of freedom. I see the light inside, it gets brighter when we need it. Let's put our heads together, stay connected through the heart. Don't need to say a word, every breath a work of art. Yes, can be. I didn't know that life could be so great with a little bit of patience. Every now and then we have to wait. It's all worth it, a blessing to say I love you. We find a lot of beauty, it hides inside of the struggle. From every direction, want you to feel positive energy. Take a look around you, it's bountiful, no more enemies. Back when I was younger, the hunger made me successful. Same thing applies today, but less stressful is the goal. We hold a lot of power in our mind. Even on the rainy days, I must admit I feel inclined to appreciate life while continually making memories. Love, peace, and joy be my favorite type of remedies.
Witam Was serdecznie. Po długiej nieobecności powróciłem z krainy śniegiem i mrozem płynącej. Wróciłem do domu, a więc oczywiście i do lasu, i do obozu Wikinga. Tutaj czuję się najlepiej. Uwielbiam lasy i mógłbym sobie pójść wszędzie, gdzie mi się tylko podoba, ale uwielbiam tutaj przychodzić. To moja ostoja, jest to moje miejsce i choć większość outdoorowców, bushcraftowców, survivalowców i tak dalej, ludzi, którzy kochają spędzać czas na łonie natury, idą oczywiście robiąc sobie jakiś biwak, obóz rozkładany, coś takiego, nie zostawiają po sobie ani śladu, a ja sobie zostawiam, bo to mój obóz i ja sobie tutaj siedzę. I tak będzie. Gdzie indziej mogę sobie iść i po prostu po sobie nic nie zostawić i posprzątać i pójść dalej, a tutaj jest to moja ostoja, jest to piękne miejsce, w którym czuję się jak w domu, a nawet lepiej chyba. Rzecz polega na tym, że no pojawiłem się w końcu, bo zaraz poszłyby jakieś pogłoski, że jestem związany z jakąś Pandorą. I dlatego uciekłem z kanału, uciekłem za gramanicę, aby tam się gdzieś ukrywać. Zawsze ten dym w moją stronę. No jest to śmieszne, ale też do końca nie jest to takie śmieszne. Nie jest to takie śmieszne, no bo jest to realistyczne. I sam jako ojciec posiadający córkę sztuk jedna w wieku 14 lat, mam też obawy, ponieważ no, gdzieś tam córka żyje w świecie tego influ, w świecie tego YouTube'a, internetu, TikToków, Instagramów i tak dalej, gdzie oczywiście mam też silne obawy, że może mieć kontakt z czymś takim. Oczywiście jest od dziecka, jest od małego dziecka, jest przeze mnie uświadamiana ryzyka, jakie podejmuję pisząc z obcymi ludźmi i o różnych na różne tematy z ludźmi w necie, że ktoś ma twarz młodego dziecka jako swój awatar lub misia jakiegoś wklejonego, no to nie znaczy, że to jest fajny złoty chłopak jakiś tam, czy tam jakaś dziewczynka, może uświadamiam ją o tym, że to może być z drugiej strony stary, zboczony, napalony, obrzydliwy gość. A nie musi być stary. Wystarczy, żeby być taki stary jak ja. Albo młodszy, bo już też stary jestem. I pomimo tego, tego wszystkiego, co wyszło w necie, o czym na pewno słyszeliście już bardzo dobrze, to ja jestem jednak... I choć, no dobra, sam osobiście, gdybym się dowiedział, że jakiś frajer, który w necie udaje gościa niezwykle uprzejmego, miłego i takiego ekstra, w rzeczywistości wypisuje dzieciom, podkreślmy dzieciom, proponuje jakieś niestosowne akcje, spotkania, spania nago, propozycje wysłania nagich zdjęć i tak dalej, no oczywiście, no po to mam toporek, gościowi bym bezpośrednio rozłupał czachę, co nie, toporkiem. I tak bym postąpił, takie jest moje zdanie i taka jest moja opcja. Jednak tak naprawdę w rzeczywistości nie rozwaliłbym nikomu raczej łba. W rzeczywistości, choć na co dzień jestem człowiekiem wychowanym w taki sposób, że najgorszym chyba, co można zrobić, to pójść i podpieprzyć kogoś na policję, ale od tego jest policja w tym momencie. I takich ludzi trzeba zgłaszać, takich ludzi trzeba zamykać, może zrobić jakąś przymusową kastrację. Byłby spokój, bo on nawet jak dostanie jakiś wyrok, to on za chwilę wyjdzie i to ja już nie mówię o tych youtuberach, no bo faktycznie oni tam, no niektórzy pojechali grubo i powinni być za to ostro osądzeni, ostro ukarani. Ale niektórzy to tam tylko coś proponowali, a niektórzy tylko coś pisali i oczywiście powinno być to karane. Ja nie mówię, że nie bronię żadnego, nawet jednego procentowego pedofilstwa, bo nienawidzę tego.
Ale co? No ale ludzie odpuszczają jakimś księżom, ludzie, no nie ludzie, odpuszcza się takie przewinienia ostre księżom, których się przenosi na inne parafie albo coś w tym stylu. I jest spokój, cisza. A tutaj gościa dorwali jego własni widzowie. Widzowie, którzy wspierali go, byli z nim od tylu lat i nadal są, bo pomimo tego, co się wydarzyło, u gościa w ogóle nie znikły subskrypcje w jakiejś tam części. Więc ci ludzie nadal go wspierają, ale złapali go w tej Anglii, czy on tam uciekł do tej Anglii, czy on tam mieszkał w tej Anglii, to już tego nie wiem. W ogóle nic na ten temat tych ludzi nie wiem. I nie powinienem się wypowiadać, bo nic o nich nie wiem. Chciałbym się wypowiedzieć tylko na temat tego, co się zdarzyło. O tych ludziach w ogóle usłyszałem, gdy dopiero wynikła ta akcja. Nie znałem wcześniej takich youtuberów, milionowych subskrypcji. No nie oglądam takiego gówna. Dla mnie dorosły facet, który robi kontekst dla dzieci, już jest pedofilem, co nie? Którego oglądają, gdzie 90% odbiorców to dzieci. Na szczęście dzieci nie interesują się bushcraftem, siedzeniem w lesie, czy takimi rzeczami, bo by im nie oglądały, ale no... Tu inna inszość. Znaczy nie można się tłumaczyć w żaden sposób. Rzecz jest taka, że stało się źle. Stało się źle, to trzeba ganiać, to trzeba ścigać, to trzeba coś z tym robić i nie pozwolić, aby takie sytuacje więcej się powtarzały. I fajnie, że zostało to tak nagłośnione i fajnie, że każdy tam jakiś tam influencer, który jeszcze dorzuca tekstami, że i jeszcze na kogoś się brudy wyciągnie, dobrze. Bo tacy, którzy mają zamiar coś takiego zrobić, teraz będą osrani po szyję. I jeżeli coś zrobili, to już w ogóle będą osrani ostro, ale już na pewno coś czegoś takiego nie zrobią. Bo będą obawiać się tego, że i na nich przyjdzie pora. Gdy czuli się niekarni, gdy czuli się bezprawni, to teraz zaczną się bać. I to jest fajne. I to bardzo mnie to cieszy, bo takie coś trzeba ścigać z urzędu od razu. No mówię, sam mam córkę i 14-letnią i no nie chciałbym, choć świadomy jestem tego, że na takie coś może w necie natrafić. Bardziej sądziłem, że na komenterię, która komentuje i zaczyna pisać ze sobą, bo bardzo często wynika to z rozmów z moją córką, że takie miejsca mają, dzieją się takie rzeczy. I że pisząc z kimś w komentarzu ktoś napisał coś fajnego, tam odpisała, że coś tam, i nagle zaczynają ze sobą wspólnie pisać. No i się okazuje, może się okazać, że ten gościu wcale nie jest tym gościem, za którego się podaje, czy tą dziewczyną, za którą się podaje. I dlatego no, mam takie obawy, a teraz nagle, gdzie moja córka też właśnie w tym świecie żyje i ma swoich idoli, i któryś z nich miałby coś takiego proponować mojej córce, to mówię, śmierć na miejscu, kaplica, chociaż na pewno wcale bym tak nie postąpił, wezwałbym odpowiednie do tego służby. I nie jestem, chociaż no ja wiem, nerwy, agresja i ten zawód, jaki sprawia człowiek pozorując kogoś innego w internecie, a na co dzień jest inną osobą. Ja jestem psychiczny i wszyscy o tym wiedzą i jestem taki na co dzień i jestem taki tutaj. Chociaż jestem człowiekiem, staram się być spokojnym. Ludzie, którzy mnie znają na co dzień, wiedzą, że jestem straszny, straszny agresor. Znaczy, no nie jakiś wariat psychiczny, który gdzieś tam rzuca się z łapami, ale bluzgam jak szewc i bardzo lubię czasem być nerwowy, ale to bardziej na sytuację niż na ludzi. Taki jestem. Ale to o mnie, to nie o mnie. No, ale wydawanie samosądów, takich jak dorwało tego Stew, jego własni widzowie i gdzieś tam powalili go na glebę i on leżał taki zbity pies. Mu w dupę. Tak powinno być, ale no nie jesteśmy od tego, aby wyznawać samosądy. Gościa się powinno zatrzymać, kulturalnie zadzwonić na policję, powiedzieć, że mamy gościa, którego szukacie, proszę przyjechać go odebrać i niech się zajmą nim tam ci, co się powinni nim zająć. To tyle na ten temat, co ja tu będę się rozpowiadał. Temat, że wróciłem, jestem. A przed wami i przede mną wspaniałe odcinki, wspaniałe dni, wspaniałe chwile, ponieważ
pola skoszone, można ruszać z wykrywaczem. I będę jeden dzień spędzał w lesie, przede wszystkim tutaj, dokończając palisadę i wykorzystując Wasze pomysły na wykorzystanie beczki. Co wybrałem z Waszych propozycji, to już Wam powiem. Mogę Wam powiedzieć, co wybrałem. Wybrałem, że z beczki zrobię paśnik. Taką propozycję otrzymałem od kilku osób, i wziąłem to do siebie, ponieważ przychodzą mi tutaj zwierzęta i dobrze o tym wiem. Fajnie by było teraz, gdy zbliża się zima, taki paśnik zrobić, aby te zwierzęta mogły sobie tutaj jeść. Niestety, no jestem w tej Norwegii i tam jestem dłuższy czas niż tutaj. Po 2 miesiące, a od nowego roku prawdopodobnie nawet po 3 miesiące będę tam siedział sobie. To nie będę w stanie co tydzień, bo chociaż tyle powinienem co tydzień przychodzić i podkarmiać te zwierzęta. Będę się starał, aby ktoś tutaj mi tutaj robił. Dogadam się z kimś, kupię z jakieś dwie bele tego siana, kupię sól w kostkach, która będzie tutaj zamontowana dla zwierząt. Zrobię tutaj taki paśnik konkretny. Fajnie, może uda się zrobić nad tym jakieś zadaszenie, aby to nie mokło, aby na to śnieg nie padał, aby te zwierzęta mogły sobie tutaj przyjść i jeść. Zostanie to umieszczone kawałek od obozu, aby te zwierzęta tutaj mogły sobie przyjść i jeść. Także z beczki powstanie paśnik. Nie wiem, czy nie zrobię czegoś na wodę, chociaż no, jak przyjdzie zima, przyjdą mrozy, ta woda zamarznie i tak dalej, i tak dalej, żeby te jeszcze zwierzęta coś tutaj mogły pić, chociaż tutaj obok jest takie sadzawka, bagienko i tutaj jest gdzie tą wodę pozyskać, więc te zwierzęta tutaj mają się gdzie napoić. Dlatego to poidło nie jest może tak konieczne, jak właśnie zrobienie takiego paśnika. To wszystko będę robił na kolejnych odcinkach, czyli będę starał się robić jeden odcinek w lesie, jeden odcinek na polu, czyli na kanale History of the Ground. I na tym właśnie kanale będę chodził sobie gdzieś tam po polach. Kto tam lubi, kto chce oglądać, to zapraszam. Ale to nie wszystko, bo mam dla Was mega super niespodziankę. Przede wszystkim chciałbym się pochwalić tym, że będąc w Tromsø w Norwegii, miałem zaszczyt spotkać moich dwóch przyjaciół, z którymi już wielokrotnie, wiele lat temu nagrywałem odcinki urbexowe. Są to sławni youtuberzy, których uwielbiam, których lubię. I miałem okazję z nimi się spotkać na żywo, ponieważ przylecieli sobie do Tromsø pozwiedzać i coś tam nakręcić. Więc sam z niecierpliwością czekam na ich jakieś pierwsze materiały z mojego miasta Tromsø i okolic. Oczywiście mówię tutaj o Sietrze z kanału Sietra Urbex, o Janku z Wyprawy na Janka oraz znanego także z kanału Project Explore, gdzie na te kanały zapraszam Was serdecznie. Kto nie ogląda, to zapraszam, żeby oglądał, a ten, kto ogląda, to niech czeka, bo będą odcinki. Oczywiście nie ze mną, nie zgraliśmy się czasowo, chłopaki mieli bardzo napięte terminy, a ja byłem w tym momencie w pracy. Spotkaliśmy się, przybiliśmy sobie pionę, pogadaliśmy jakiś czas, połaziliśmy, pozwiedzaliśmy trochę, no ja tam nie mam co zwiedzać, ale chłopaki pozwiedzali sobie troszkę Tromsø. Na pewno będą z tego fajne odcinki u nich na kanałach, a ja mogłem się z nimi spotkać po raz kolejny na żywo i bardzo mi miło było z nim w końcu pogadać po polsku. To jest dla mnie przyjemność, ponieważ mieszkam w domu, z którym mieszkam, z Litwinem, i pracuję z 6 Litwinami. Dodatkowo otaczają mnie sami Norwedzy, więc język polski jest nieużywany. Nieużywany. A teraz będę sobie mógł trochę polskiego języka posłuchać, bo sobie telewizję ogarnąłem, co nie? Także polską będę, w końcu jak wrócę, to będę miał co oglądać, chociaż po polsku. Tylko ten Netflix to już mi głowę rozwalał. Nieważne. Ważne jest to, że na weekend, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, na 2 noce, wyjeżdżam w góry. No nie jakieś potężne góry w Polsce, ale w takie góry, gdzie są góry. I są piękne widoki. I są lasy w tych górach. Wyjeżdżam na zaproszenie w sumie mojej przyjaciółki. I tu już, jak to, z kobietą na noc do lasu, obcą? Wiking.
Dominika cię rozszarpie, jak niedźwiedź. Chodzi o to, że jeszcze dodatkowo mój przyjaciel także mnie zaprosił, także w trójkę mój przyjaciel, moja przyjaciółka i ja w trójkę wybywamy na cały weekend w góry. Mamy opcję spania pod pałatkami, bo taki mamy plan, założyliśmy sobie, że śpimy pod pałatkami. Robimy sobie obóz, rozbijamy, idziemy w te góry, w ten las i tam spędzamy czas. Powstaną z tego, jeżeli 3 dni, to 3 odcinki. Postaram się zrobić z tego 3 odcinki, które będą wrzucane raz w tygodniu. Także gdy wyjadę do tego, do tej Norwegii, wylecę. I tam teraz mieszkam w centrum Tromsø i ja naprawdę już tam nie mam co wam pokazywać, co by was zainteresowało, bo turystyczne szlaczki, ścieżki i takie rzeczy widzę, że macie to w dupie, więc nie mam zamiaru na siłę robić jakichś tam filmów. Tam się skupiam na pracy, w weekend na wypoczynku, a często i w weekend sobie gdzieś tam dorabiam, aby zarabiać siano, no bo trzeba, no po to tam siedzę, żeby móc trochę natrzepać tych pieniędzy. Nie ma co ukrywać. Więc będę wam wrzucał raz w tygodniu odcinki właśnie, które teraz tutaj ponagrywam, będąc praktycznie co drugi dzień w lesie. Wyprawa właśnie w góry do przyjaciół na cały weekend. Także 2 nocki, wspinaczka w góry, piękne widoki, skałki, jaskinie, rozbijanie obozu, spanie pod pałatkami, jedzenie, gotowanie, pichcenie, chodzenie, zwiedzanie. To wszystko czeka was już właśnie niebawem na odcinkach właśnie z tej wyprawy do moich przyjaciół w góry. Tak to będzie wyglądać. Ja was na takie oczywiście odcinki zapraszam serdecznie. Także jak ja już sobie wylecę i mnie nie będzie, to wy będziecie mieli co oglądać. I tyle. Dzisiaj śniadanko. Po prostu śniadanko. Kawa. Rewelacja. Śniadanko, kawa, przyjazd. Oczywiście chciałem zobaczyć, jak wygląda dzisiaj obóz po 2 miesiącach mojej nieobecności. Nic się nie zmieniło, nikt tu nie przychodzi. A jak przychodzi, to nic nie niszczy. Co jeszcze? No oczywiście będę tutaj, jeszcze wrócę, zanim wyjadę do moich przyjaciół na weekend. To jeszcze tutaj będę ze 2 razy. Będę chciał dokończyć te palisady, zacząć budowę tego paśnika. Gdy wrócę od moich przyjaciół, jeszcze będę miał parę dni, więc jeszcze oczywiście też się tutaj pojawię. Jak nie tutaj, to może gdzieś indziej. Nie tylko chcę las, to nie tylko mój obóz. Także są piękne u mnie lasy, gdzie warto gdzieś się przejdzie, sobie zabiwakować i tak dalej, i tak dalej. Będę miał jeszcze dla was fajny odcinek, jeżeli uda się, gdy ten produkt do mnie dojdzie, ponieważ dostanę, nie chcę mówić gdzie, od kogo, co, jak, ale dostanę latarkę czołową, ale nie tylko czołową, można ją wykorzystywać w inne różne sposoby. Naprawdę mogę powiedzieć już teraz, że dobrą, ponieważ ten model latarki i tą firmę tych latarek, gdzie jest naprawdę znana i bardzo dobrze oceniana firma, już widziałem na wielu, wielu odcinkach i każdy na tych odcinkach zachwalał to, jaka to ta latarka nie jest rewelacyjna. Ja oczywiście, wiecie, jak podchodzę do reklam na swoim kanale, nie jestem miłośnikiem, zwolennikiem w ogóle robienia jakichkolwiek reklam, jednak, no i tych latarek mam już na tyle, że no nie zależało mi na tym, że taką latarkę muszę ją mieć i chciałbym ją mieć i tak dalej, no nie potrzebuję w ogóle żadnych mega latarek, mam bardzo fajne latarki, choć ta jakościowo na pewno jest rewelacyjna, to mam już pomysł, jak zrobić film o tej latarce. Jeżeli po tym filmie ona będzie działać, to będę ją używał, ale będę chciał zrobić hard test tej latarki. Jeżeli mam już ją mieć, to jest pomysł mojego przyjaciela, który mi podsunął, jak zareklamować tę latarkę. Są oczywiście, ta latarka ma swoje normy, czyli normy wodoodporności, normy jakieś tam uderzenia i tak dalej, upadku i tak dalej, przegrzania i tak dalej. Będę chciał doprowadzić tę latarkę do stanu krytycznego, czyli do tej końca tej normy, którą ma ustaloną. Jeżeli latarka dotrzyma tych norm, to zrobimy przekroczenie normy. I postaram się jak najbardziej
wygenerować jak najwięcej właśnie parcia na tą latarkę, czyli zanurzenia w głębokiej wodzie na długi czas, włączania jej pod wodą, rzucania nią o ziemię, o drzewa, kamienie, kopania, rzucania itd., itd. Aby sprawdzić, jak naprawdę ta latarka w sytuacji, no jeśli przyjdziemy na biwak i odpalimy latareczki, ona świeci, no to latarka z Biedronki też zaświeci, czy latarka z bazaru nam zaświeci, no każda nam zaświeci, a to jest latarka hard za, nie ukrywajmy, niemałe pieniądze, więc chcę zobaczyć, jak naprawdę hard jest. Dlatego będzie to hard test latarki dobrej firmy, znanej firmy i dobrej latarki. Z tego, co mniemam, ponieważ wszyscy bardzo zachwalają na każdych odcinkach tę latarkę, dlatego i ja postaram się zrobić coś innego, niż tylko siedzieć i włączyć ją, odpalić i pokazać, jak świeci i jaka ona jest fajna. Także taki odcinek wyczekujcie, bo też się taki pojawi. Jeżeli ta latarka dojdzie do mnie, szybciej niż ja wylecę do Norwegii, to oczywiście nagram taki odcinek. Nie, to dopiero dziś w grudniu zobaczycie taki odcinek. Tak to ze mną bywa niestety, bo wyjazdy. Kiedy wracam z tej Norwegii? Nie wiem, może wcale. A może już tam pojadę i już nigdy tu nie wrócę. Nie mam pojęcia. Rzecz jest na tym polega, że teraz sobie jem, piję, relaksuję się. Pięknym, chłodnym porankiem. 10:00, to już nie poranek. Żegnam Was i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia już na kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.